Jacek z kanału Chmielowego i dziś zapraszam Was na degustację. Otóż coś za piwo dzisiaj podegustuję. Nie powiem, że jest to piwo, na które czekałem, ponieważ to piwo zostało mi dostarczone w ramach rekompensaty z zamówienia. Jak już pewnie niektórzy mogą się domyśleć, chodzi o piwo z browaru Funky Fluid. To było około tydzień temu. Udało mi się zakupić w sklepie internetowym przy otwarciu super ekstra zestaw, których podobno było 11 na całą Polskę. Udało mi się za niego zapłacić. Kupiłem też trochę innych piw. Co się okazało później? Niestety Black Lava, piwo, które premierę swoją już miało we wrześniu poprzedniego roku, razem z piwem Grey Lava, właśnie z browaru Funky Fluid, czyli nowego, leżakowanego w beczkach po Artbagu. Okazało się, że jakiś tam problem był. Funky Fluid coś namieszali, czy czegoś było za dużo na stronie, a za mało na magazynie. No niestety zabrakło tej Black Lavy. Ja już za ten zestaw zapłaciłem, więc Grzegorz z browaru Funky Fluid skontaktował się ze mną, czy w ramach rekompensaty mogę dostać piwo, które właśnie będę degustował. Jest to trochę ekskluzywność, degustacja przed premierą. Dostałem informacje takie, że będzie przeznaczone jako pierwsze piwo dla pierwszych subskrybentów browaru Funky Fluid. Podobno tego piwa jest tylko 80 butelek, więc naprawdę bardzo fajne jest to, że udało mi się to piwo, nie powiem, że zakupić, bo przecież nie z tym zamiarem kupowałem ze Black Lavą, ale uda mi się je spróbować. Na pewno będzie to ciekawa degustacja. Otóż co to jest za piwo? Już nie będę przedłużał. Jest to oczywiście Imperial Stout, leżakowany w beczkach po bourbonie. Tak się prezentuje etykieta, możecie zobaczyć. Tutaj możecie zauważyć ten mały znaczek, bardzo taki fajny element, czyli faktycznie ekskluzywność ma na etykiecie, można powiedzieć. Natomiast bardzo fajna jest faktura tej etykiety, taka materiałowa bardziej. Nie materiałowa, bardziej taki pergamin. No i tak, co o tym piwie w ogóle mogę powiedzieć? Już powiedziałem, że leżakowane w beczkach po bourbonie. Co jest ciekawe, infuzowane, tak? Infuzowane laskami wanili, truskawkami i ziarnami kakaowca. To nie są tanie rzeczy, nie. Co jeszcze pięknego ujęło mnie w butelce? Kształt butelki jest w ogóle niespotykany. Nie wiem, czy wcześniej jakieś piwo z browaru Funky Fluid miało taki kształt, taka bardziej grubsza, ale to jest 330 i jest taka, bym powiedział, vintage po prostu. Bardzo mi się to podoba. No i co jeszcze oczywiście bardzo istotne? Lak. Metoda zalakowania. No jest to po prostu tak apetyczne. Jest ten lak tak gęsty, nie wiem czy tutaj będzie widać, jak gruba jest ta warstwa. No i pięknie obsypana brokatem, więc wygląda to po prostu bardzo ładnie. A jeszcze o parametrach powiem, bo tutaj ekstraktu nie podają, natomiast alkohol 11%, typowy list barrelage, tak? Widać, że to jest jeszcze świeży lak, jest kurczę miękki bardzo. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się zdjąć go całkiem sprawnie. Nie uda mi się chyba odczepić od butelki tak ładnie, żeby wyjąć cały. No, jest to mozolne. Ale pięknie, bo tak się lepi, jak plastelina. Dosłownie. Jak macie jakieś fajniejsze metody na odseparowanie butelki od laku, to możecie mi dawać znać w komentarzach. Powiem, czego oczekuję, czego spodziewam się w ogóle po tym piwie. No, oczekuję wielkiego sztosa. Na pewno oczekuję, że piwo powali mnie swoją głębią, aromatami wanilii, pochodzącymi nie tylko z dodatku owej wanilii, ale także z beczki po bourbonie. A czego się lekko obawiam? Mam nadzieję, że po prostu nie będzie za słodkie. O! No, jest to chwila wiekopomna na pewno. Tak! O Jezu! Kurczę, to mi się kojarzy z aromat od razu z... nie pamiętam, jak te cukierki się nazywały, ale są takie cukierki biało-czerwone i one właśnie są takie mleczne, mocno one akurat truskawkowe, ale tutaj czuję tą nutę właśnie. To jest ta wanilia w pomieszaniu z tymi truskawkami, daje taką właśnie nutę tych cukierków. Piękny osad na szyjce, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. W czym w ogóle degustuję? Degustował będę w snifterze.
aby dłużej delektować się smakiem owego piwa, owego trunku. Vanilla Dreams, Vanilla Dreams piwo. Właśnie, co jest nazwą? Vanilla Dreams Napolitan Ice Cream. I faktycznie ma coś z lodów. Ale dobrze, nalewam. Jest mocno nasycone. Naprawdę, przy nalewaniu odgłosy takiej Coca-Coli aż. Jest mętne. Jest mętne, ale widać kolor, jaki zostawia smugi. To jest takie farfocle, no nie wiem, czy to właśnie ta truskawka mi się wydaje. Takie bardzo gęste, ulepiste bym powiedział w wyglądzie. Barwa w sumie, nie wiem, czy jest taka czarna. Nie jest to w tej skali EBC najdalej. O, w snifterze dochodzi taka czekolada. Porządna. Czekolada, ta wanilia, czuć trochę dębiny z beczki po bourbonie. Trochę się dzięki temu uspokoiłem, bo bałem się, że będzie za dużo tej truskawki przy otwieraniu, ale ta truskawka wydaje się, że wyskoczyła już z tego piwa trochę. No, aromat piękny. No to co więcej mówić. Wasze zdrowie. Wow. Wow! Kurczę, kawa jeszcze dochodzi w aftertaste. Kawa, czekolada, a taka czekolada z brownie bym powiedział. Taki mousse czekoladowy. Że to nie jest najbardziej co się rzuca, ale to zostaje w aftertaste. Jak zacząłem mówić, to jeszcze poczułem coś innego, coś nowego. Wow. Naprawdę. Na pewno jest to słodziak. Ta truskawka faktycznie dodała dużo słodyczy. Wydaje mi się, że wanilia też swoje zrobiła w tym aspekcie. No i jest bardzo ulepiste. Naprawdę zostaje na gardle. Nie ma tego, co się bałem. Nie ma tej dominacji truskawki, ponieważ jest po prostu to piwo tak wielowymiarowe. No wow. Ciekawa rzecz. Czy przełomowa? Nie powiedziałbym. Bardziej tutaj kwestie marketingowe na pewno w tym piwie grają dużą rolę. Czekajcie na to piwo, subskrypcja Funky Fluid. Na pewno trzeba będzie to przemyśleć, czy w takie rzeczy się pobawić. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Podejrzewam, że po prostu miesięczne egzemplarze wybornych według chłopaków z Funky piw dostawać. Ale na pewno jest to rzecz do przemyślenia. Jakbym dostawać takie piwo co miesiąc, dostawać tą ekskluzywność, no bo tutaj o tym marketingu to jest ta ekskluzywność, tak? 80 butelek na kraj, no to nie jest duża liczba. To nie jest duża liczba. Wcześniej robiliśmy z Patrykiem degustację Komesa wymiarzanego, który przecież rozpłynął się, można powiedzieć. Nie było go nigdzie do dostania, a tych Komesów było 4000, o ile się nie mylę. O, teraz wychodzą pięknie aromaty beczki po bulbonie. I nawet trochę się odsłodziło to piwo, tak bym to ujął. Trochę zwytrawniało. Moim zdaniem balans jest zachowany, nie powiem, że perfekcyjnie, bo dążmy do perfekcji ciągle. I w sumie fajnie, że nie było tego Black Lavy. Ponieważ Black Lavę, Patryk ma swoją Black Lavę i o Black Lavy jeszcze sobie pogadamy w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będziecie nas obserwować, szykują się ciekawe rzeczy. Mam nadzieję po prostu, że zainteresujemy Was naszymi gawędkami oraz degustacjami. Lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwona, żeby nie zapomnieć o nas. I Wasze zdrowie!